Chciałem Wam pokazać, jak prawidłowo za pomocą INPY zmienić kody IMA, czyli tak zwane korekcje. Aha, ok. Prawidłowe korekcje dla nowych wtrysków. To jest ta liczba 582 232. Tak to tutaj wygląda, ale cofnę. Pokażę Wam, jak od początku dla silników benzynowych to zrobić, ponieważ przy dieslach jest troszkę inaczej. W moim przypadku akurat jest to E90. Wybieramy silnik. Przy dieslach jest troszkę inaczej, ale zaraz Wam pokażę dlaczego. A w moim przypadku jest to N53. Enter. System diagnozen, czyli F9. Żeby wejść do tego głównego menu dotyczącego IMA, wciskamy Shift i F4. I tutaj mamy nasze wtryski. Ja zmieniałem wtrysk numer 2. Robimy to w ten sposób. Wciskamy F2. Wpisujemy wartość będącą tutaj na wtrysku. 582 232. Ale powiem Wam, czemu niektórzy popełniają błąd. Widziałem na forum, że ktoś tam wpisał 5,8.2 i właśnie kwestia najważniejsza, miejsce kropki. Pierwsza kropka jest po dwóch liczbach, ale druga kropka w drugiej liczbie, czyli 232, jest po pierwszej liczbie, czyli 2,32. A niektórzy robią, przypuszczam, kropkę zawsze po dwóch miejscach. I pomimo tego, że dajemy OK, ta wartość nam się nie zmieni, która jest tutaj u nas. O ile dobrze pamiętam. Mamy 574 216. A nie, no zmieniło nam się. W każdym razie jest to błędne. Przy dieslowskich chyba, przy dieslowskich silnikach jest troszkę inny formularz i papatki się nie zatwierdzają w przypadku właśnie złego postawienia kropki w złym miejscu. Tak to wygląda. To jest ten stary wtrysk. Za chwilę zmienię ponownie. No i wszystko. Poprzez wpisanie prawidłowych korekcji wtrysków będzie, jeżeli oczywiście wtrysk jest sprawny, będziemy mieli gwarancję niewypadania zapłonów, niskiego zużycia paliwa i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. Aha, miałem pokazać, jak to wygląda w przypadku diesli, ponieważ są różne wersje IMPY. Ja nie pamiętam, którą ja mam. W każdym bądź razie w przypadku diesla wciskamy E90, silnik i przykładowo ten najpopularniejszy F49, N47. Ach tak, jestem podłączony pod silnik, a ja mam N53 i INPA mi odmawia. W każdym razie tam jest F6, wciskamy Einsteuer, czyli ustawianie, coś takiego z niemieckiego. Tutaj to wygląda inaczej w N53, jak widzicie. Engine, N53, system diagnozen, czyli diagnoza systemu, F9 i Shift F4. Tak to wygląda. Jest to bardzo proste. Pozdrawiam.